Nuda jest czymś, co prędzej czy później dopada każdego z nas. Bez względu na to, czy masz dzień wolny od obowiązków, utknąłeś w domu z powodu pogody, czy po prostu czujesz, że brakuje ci pomysłu na to, co zrobić z czasem, warto mieć kilka sprawdzonych sposobów na kreatywne i wartościowe spędzenie tych chwil. Często chwila nudy to szansa, by spróbować czegoś nowego, zrobić coś dla siebie lub po prostu lepiej wykorzystać czas. Oto 7 propozycji, które nie tylko zabiją nudę, ale również wzbogacą twoje życie. Pierwszą propozycją jest nauczenie się czegoś nowego. Może to być cokolwiek, co cię interesuje lub co od dawna chciałeś wypróbować. Możesz zacząć od nauki podstaw nowego języka. CEO otworzy przed tobą nowe możliwości komunikacji i poznawania innych kultur. Alternatywnie możesz spróbować gry na instrumencie, nawet prosty keyboard może być źródłem świetnej zabawy i satysfakcji. Jeśli to nie twoja bajka, pomyśl o rysunku, malarstwie czy pieczeniu nowych potraw. Obecnie, dzięki internetowi, masz dostęp do tysięcy darmowych materiałów edukacyjnych, kursów i filmów instruktażowych, które pozwolą ci zacząć w dowolnym momencie. Nawet niewielki postęp w nauce nowej umiejętności może być motywujący i poprawić twoje samopoczucie. Drugą propozycją jest poświęcenie czasu na relaks i medytację. W codziennym biegu rzadko pozwalamy sobie na chwilę zatrzymania i skupienia na swoim wnętrzu. Medytacja, choć wydaje się mało spektakularna, ma ogromny wpływ na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne. Skupienie się na oddechu i wyciszenie myśli pomaga zredukować stres, poprawia koncentrację i daje więcej energii. Jeśli nie wiesz, od czego zacząć, możesz skorzystać z aplikacji do medytacji, które prowadzą cię krok po kroku przez proces relaksacji. Jeśli jednak wolisz coś bardziej dynamicznego, yoga lub ćwiczenia rozciągające mogą być idealnym wyborem. Kilkanaście minut takich aktywności może przynieść ulgę zarówno ciału, jak i umysłowi. Trzecią opcją jest organizacja przestrzeni wokół siebie. Porządkowanie szafy, układanie książek na półkach czy segregowanie dokumentów to zajęcia, które nie tylko skutecznie wypełniają czas, ale także przynoszą wiele korzyści. Porządek w otoczeniu pomaga w lepszym zarządzaniu codziennymi obowiązkami i poprawia nastrój. Podczas takiego sprzątania możesz odkryć przedmioty, o których już zapomniałeś, jak ulubiona książka, stare zdjęcia czy dawno niewidziane pamiątki. Taki proces nie tylko uwalnia przestrzeń, ale też daje poczucie kontroli nad swoim życiem i otoczeniem. Czwartą propozycją jest wyjście na spacer i eksplorowanie okolicy. Chociaż spacer wydaje się czymś prostym, może być niezwykle inspirujący. Wystarczy ruszyć się z domu, by odkryć nowe zakątki swojego miasta, parku czy pobliskiego lasu. Spacerowanie sprzyja kreatywności, możesz na przykład spróbować uchwycić ciekawe detale otoczenia, robiąc zdjęcia telefonem lub aparatem fotograficznym. Zatrzymanie się na chwilę, by zauważyć piękno natury czy interesujące elementy architektury, pozwala spojrzeć na znane miejsca z nowej perspektywy. Co więcej, świeże powietrze i ruch mają dobroczynny wpływ na twoje zdrowie fizyczne i psychiczne. Piątą propozycją jest pisanie. Może to być wszystko od krótkich wierszy, przez opowiadania, aż po prowadzenie dziennika. Pisanie to doskonały sposób na uporządkowanie swoich myśli i emocji, a jednocześnie rozwijanie kreatywności. Nie musisz być profesjonalnym pisarzem, aby czerpać z tego przyjemność. Możesz na przykład spisać swoje wspomnienia, marzenia czy cele na przyszłość. Taki proces pozwala nie tylko lepiej zrozumieć siebie, ale również spojrzeć na swoje życie z innej perspektywy. Jeżeli chcesz, możesz spróbować publikować swoje teksty w internecie, być może znajdziesz odbiorców, którzy podzielą twoje zainteresowania. Szóstą propozycją jest rozwijanie swojego hobby lub znalezienie nowego. Każdy z nas ma coś, co sprawia mu przyjemność, czy to rysowanie, układanie puzzli, szydełkowanie, gry planszowe czy gotowanie. Jeśli nie masz jeszcze swojego hobby, spróbuj czegoś nowego. Może to być uprawa roślin w doniczkach, eksperymentowanie z przepisami kulinarnymi albo rękodzieło. Poszukiwanie nowego hobby to fascynująca przygoda, która może stać się nie tylko sposobem na nudę, ale również trwałym elementem twojego życia. Siódmą propozycją jest zrobienie czegoś dobrego dla innych. Pomoc innym ludziom to jedna z najbardziej satysfakcjonujących rzeczy, jakie można zrobić. Możesz zadzwonić do bliskiej osoby, której dawno nie widziałeś, napisać list pełen ciepłych słów albo pomóc sąsiadowi w drobnych obowiązkach. Jeśli masz więcej czasu, pomyśl o wolontariacie. Pomaganie innym daje poczucie spełnienia i pozwala budować głębsze relacje z ludźmi. Nawet małe gesty mogą sprawić, że ktoś poczuje się lepiej, a ty sam doświadczysz ogromnej satysfakcji.
Każda z tych 7 propozycji nie tylko pozwoli Ci zapełnić czas, ale także wzbogaci Twoje życie. Nuda to sygnał, że być może warto spróbować czegoś nowego lub poświęcić czas na rzeczy, które w codziennym pośpiechu odkładamy na później. Wykorzystaj tę chwilę na coś, co sprawi, że poczujesz się lepiej, czy to rozwój osobisty, relaks, czy pomoc innym. Dzięki temu każda chwila, nawet ta pozornie nudna, może przynieść coś pozytywnego i wartościowego.